Skończył się strach na rynku Bitcoina i powrócił pozytywny sentyment, a my chwilę po południu zaczynamy kolejny odcinek z serii Newsflash. Cześć, z tej strony Mike, lecimy z tematem. Newsflash, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain w telegraficznym skrócie. To tylko 10 minut, zaczynamy kolejny odcinek. Przełączamy sobie oczywiście na ekran. Komora maszyny ruszającej jest pusta, licznik ruszył, zaczynamy. Słuchajcie, po kilku miesiącach wyszliśmy ze strefy strachu, więc nie bój się strachu, już nie jesteśmy w strachu. Pierwszy raz od 9 miesięcy, także Fear and Greed, który za chwilę Wam tutaj pokażę. Fear and Greed pokazał nam w końcu pozytywny sentyment. Niech to się tylko odpali, proszę bardzo. 45, znowu jest strach, ale wczoraj było 52, czyli zobaczcie, jak to szybko się na rynku kryptowalut zmienia. Skąd się bierze, to zaraz się dowiecie. Generalnie zobaczcie jeszcze. W zeszłym tygodniu było 25, czyli ekstremalny strach, który potrafił się w ciągu tygodnia zmienić na neutralny właściwie, także wyszliśmy ze strachu. Dlaczego? Dlatego, że Bitcoin urósł o kilka tysięcy dolarów, gdzie wszyscy zapowiadali, że za chwilę, zobaczcie, jest 45, tak? Gdzie można powiedzieć, wszyscy zapowiadali, że to już jest koniec, 10 tysięcy, może 12, a może 9, to tak Binance upadnie, Tether upadnie, Grayscale upadnie, wszystko upadnie, nie będzie niczego, jak zapowiedział słynny prezydent z Białego Stoku. A tu się okazuje, zobaczcie, że ilość, ostateczne dane odnośnie ilości kasy przesłanej przez Tethera, okazało się, że pobili Visę i pobili Mastercarda, przetworzyli 18,2 biliona dolarów, bo trillion amerykański to jest nasz bilion dolarów w transakcjach w 2022 roku. Co ciekawe, Visa i Mastercard miały mniejsze obroty, ale pamiętajcie, to nie są prawdziwe, tylko dodrukowane, to w ogóle niedobre o tym mówić. Także 18,2 biliona dolarów wolumenu transakcyjnego. Ile tam transakcji na sekundę było w tym Tetherze? 4? 7? No przecież miliardy transakcji miały być. To teraz jak już pokazujecie te miliardy transakcji na sekundę, czy tam na milisekundę, bo już niedługo to będzie w ogóle, transakcje będą się odbywały szybciej niż w ogóle wy je wrzucicie. Czyli sieć będzie miała sztuczną inteligencję wbudowaną, bo za chwilę podejrzewam, że sztuczną inteligencję wiadomo kto wynalazł, nie? Okaże się, że sztuczna inteligencja już wie i wszystkie transakcje są już wykonane, które mogłeś wykonać, nie? No ale to tak pół żartem, pół serio. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Trudny 2022 rok, oczywiście BESA takie rzeczy też napędza. A słuchajcie, kalifornijski producent marihuany medycznej adoptuje technologię blockchain, aby śledzić swoje zioło. Kiedyś było jedziemy po zioło, a teraz w Kalifornii już nie trzeba jechać, bo na blockchainie wszystko znajdziesz. Wszystkie te zioła będą certyfikowane i generalnie będą weryfikowane przy użyciu smart kontraktu. Będzie można weryfikować autentyczność, a dodatkowo jeszcze zobaczcie pochodzenie czy tam linię genetyczną. Oczywiście to będzie musiało być zapakowane w jakieś opakowania, że z jakimś kodem QR czy z czymkolwiek. Także taki producent znany jako Mendocino Clone Company weszli w partnerstwo z EMTRI i dodatkowo jeszcze z technologiczną firmą z Global Compliance Applications 13 stycznia i teraz będzie zioło, będzie nam śledził blockchain. A teraz okazuje się, że słuchajcie, że w reklamach Google'a było malware, które wyczyściło portfel NFT jednego z influencerów. Pamiętajcie, że jak ktoś jest influencerem, to nie oznacza od razu, że jest ogierem. Także okazuje się, że było ukryte malware, kliknął sobie link i tysiące dolarów w kryptowalutach, a także w NFT zostały wypłacone z portfela. Ja żem zawsze mówił, za głową powtarzał, że gorzałka to jedynie tęgiej głowie służy, tak samo influencerstwo. Cóż można w tym temacie powiedzieć? Jeżeli już jesteś influencerem, i powinieneś się teoretycznie znać, no chyba, że jesteś influencerem, pożyczyłeś sobie Ferrari na 2 godziny i teraz świrujesz po prostu i łapiesz dziewczyny, nie? To powiem w ten sposób. To może trzeba mieć jeden telefon do 2FA, jak jesteś influencerem, to powinieneś kasę zarabiać, a pewnie zarabiasz samego YouTube'a nawet. Może jeden do 2FA, ewentualnie jakiegoś UBK'a czy coś takiego. Oddzielny telefon do finansów.
A oddzielny do łapania szympansów. No, co tu można jeszcze powiedzieć? A później tak, jedna komórka, na komórce wszystko, niezaktualizowane aplikacje, jeszcze dzieci sobie jakieś klikają, nie? A później, ola Boga, stracił pieniądze, ja, no. No i co zostanie? Kurek lub sznurek, nie? Słuchajcie, market cap Bitcoina przekroczył 410 miliardów dolarów, wzrósł w ciągu 7 dni o 23%. Zajrzymy sobie na CoinGecko, albo może być na CoinMarketCap, ręką akurat mam. Na CoinMarketCapie, zobaczcie, mamy tutaj cały market cap, to jest prawie bilion dolarów, ostatni wolumen 51 miliardów, a Bitcoin 401,6 miliarda dolarów. Tyle mamy w tej chwili w Bitcoinie. Na razie jest tu zawahanie, było podbicie, no i teraz zobaczymy, czy będzie, czy stare przysłowie nam powie, że kaje pump, tam będzie dump, czy może podbijemy jeszcze na drugą nóżkę. Zobaczymy, w każdym razie rynek nam urósł. Przechodząc sobie dalej, tutaj ci osoby nie odpuszczają, to w ogóle jest stan umysłu, to już nawet nie Rosja, ale Chiny, Indie. Także gubernator Banku Indii wzywa do natychmiastowego zakazania kryptowalut. Oczywiście ten bank zawsze był, oni próbowali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz okazuje się, że powinno się natychmiast zbanować, tak? Jak ten pan się nazywa? Shakira Das. Shakira Das mówił na evencie Business Today i generalnie powiedział, że kryptowaluty powinny być natychmiast zbanowane. Że panie, może pan się sam zbanuje. A tutaj taka ciekawa z tego czatu GPT, to jest chyba wersja 3.0, w jaki sposób Donald Trump wyjaśniłby kryptowaluty? Zobaczcie, tak to jest napisane. Pamiętajcie, że chat GPT nie ma bezpośredniego dostępu do internetu. Jest też cenzurowany, bo jeśli chodzi o zbrodniarzy w ludzkości, to oczywiście Josip jest, Pol Pot jest, ale akwarelisty nie ma. Ja myślałem, że wszystkich trzeba zbanować, także tutaj też patrzcie, nie. No i generalnie tutaj, jak tu Trump to wyjaśnia, możecie sobie przeczytać, przechodząc sobie dalej. Waze konwertuje stablecoin USDN na token indeksowy. Także stablecoin przestaje istnieć. Chcą oni teraz uruchomić token indeksowy. Dla mnie ten cały Sasha, to jak wszystkie Sasze, tak? To tylko wódkę pić chciał i opierdalać ludzi z kasy. Szkoda gadać. A słuchaj, okazuje się, że z Nexo wypłacono 158 milionów dolarów. W ciągu kilku godzin klienci Nexo dokonali masowych wypłat pod zarzutami po zarzutach dotyczących nielegalnej działalności platformy. Tam był rajd w Rumunii bodajże, ile dobrze pamiętam. No i zobaczcie, mieli ilość, spadła ilość posiadanych przez nich bitcoinów ze 133 tysięcy z hakiem do 124 tysięcy z hakiem. Także tam jest dochodzenie, pranie brudnych pieniędzy i tak dalej. Potwierdził to oczywiście CEO Nexo. Nie w Rumunii, w Bułgarii, przepraszam. Także zobaczymy, czy firma się wyłoży. To nie wiadomo, jaka kondycja finansowa będzie wyglądać. Tam jakieś dziury podobno są. Bitcoin stanie się globalnym magazynem wartości, uważa Michael Saylor. Trochę ostatnio cicho o nim było, ale współzałożyciel MicroStrategy pojawił się znowu i przedstawił, gdzie widzi Bitcoina w ciągu najbliższych 8 lat. Także globalny magazyn wartości, retoryka cyfrowego złota powraca. No i oczywiście jeszcze mamy kolejną analizę. Bitcoin najwyżej od 5 listopada. BTC USD testuje 21411. No jak spojrzymy sobie na wykres, to już jest 20819. Wszystkie analizy, pamiętajcie, że analiza, to wiadomo o co chodzi. Zwykle się to kończy analem i to nieprzyjemnym zupełnie dla Was. Także uważajcie, bo pamiętajcie, że to jest astrologia dla dorosłych. A okazuje się, że rynek kryptowalut, zobaczmy czy to jest prawda. No już nie jest prawda. Rynek kryptowalut z powrotem przekroczył bilion dolarów, cały rynek kryptowalut. Także takie informacje bardzo szybko się dezaktywują. Teraz przechodzimy sobie dalej. Wachlarz Satoshowa wczoraj podbił niedużo, bo żeśmy go rysowali z 2800, był wzrost na 21400 nawet, pociągnęło. Nie było siły na drugiej wznoszącej, chociaż ciągnęła. Spadło, ale zasieki na razie wybroniły. Być może jak w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu tak to wyglądało, podbiła nam czwarta wznosząca i zobaczcie jak podbiła, wyleciło, wybiło dach w stodole. Tak to właśnie wyglądało. Jeszcze spójrzmy sobie na dominację Bitcoina, ale nie na 30 minutówkach, tylko na dniówkach z autoskalowaniem. Dominacja Bitcoina wystrzeliła. No zwykle jak Bitcoin rośnie, rosną też alty. Jak Bitcoin się stabilizuje, czasami alty rosną, czasami jak Bitcoin rośnie, to alty spadają. Bardzo różnie to jest. Inne oczywiście kryptowaluty też na dniówkach, nawet pewnie świnia. Nam tutaj nawet świnia urosła, także jest okazja exit liquidity zrobić. EURUSD. Dolar traci, to widać na Dixie, dolar się osuwa od tego ostatniego szczytu, na razie jest na poziomach, wrócił na poziomy gdzieś tam powiedzmy z maja zeszłego roku, no i przez to złoto,
Zobaczcie, jak wystrzeliło srebro. I ten, czyli widać, że ten duży kapitał pływa sobie pomiędzy dolarem amerykańskim, a złotem, srebrem i tam innymi rzeczami. Zobaczmy, jak gaz wygląda. Zapytajcie swojego dostawcę PGNiG, kiedy gaz będzie tańszy. Czy to będzie tak jak z Orlenem, że jak cena ropy spada, cena dolara spada, to my mamy długoterminowe kontrakty. Ale jak kurwa rośnie, to 4 razy dziennie zmieniają ceny. No to wiecie, kontrakt długoterminowy jest wtedy, jak im pasuje. No, idioci, a ci debile wyborcy jeszcze na nich głosują, tak? Ruchają ich w dupę bez mydła i po prostu mówią im, że to będą smaczne powidła. No, szkoda w ogóle gadać. Szkoda w ogóle gadać, szkoda szczępić ryja. Nasdaq nam troszeczkę się tutaj stabilizuje, nie? Takie lekkie podejście. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wszyscy czekają na dane inflacyjne. Tyle z mojej strony. Byliśmy wczoraj na live'ie, było parę osób, powrócił Sultan Sulejman po przerwie, także jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam. Widać, że sentyment na rynku się zmienia. No, wróciły ludzkie marzenia. Dzisiaj to tak trochę rymuje, choć miałem w newsletterach tego nie robić. Podobał Wam się newsletter, łapa w górę, napiszcie jakiś komentarz, co uważacie, co się będzie działo na rynku kryptowalut. Z mojej strony to tyle. Żegnam się z Wami, a wieczorem blatuje Silver Star i zapowiedź kryptosfery. Widzimy się. Cześć!